Dzisiaj kilka słów o roślinie z rodziny jasnowatych. Szałwia lekarska. To jest moja szałwia, którą z nasionek wyhodowałam. Stąd biorę i po prostu przesadzam do doniczek. Tutaj zobaczcie, mam kilka już takich w doniczce. I tu mam szałwię, którą wyhodowałam po prostu wcześniej. Zaczęła mi teraz ostatnio troszkę chorować. Tu coś mi ją podjada. Była naprawdę jeszcze tydzień temu piękna. No i stwierdziłam, że pogoda jej nie służy. Bo raz jest słońce, raz jest deszcz. I to tak albo bardzo mocne słońce, albo bardzo mocny deszcz. I po prostu ona teraz dostała jakieś rdzy. No ale chcę Wam powiedzieć kilka o tej właśnie roślinie, kilka słów. Przede wszystkim my ją kojarzymy z tym, że to jest roślina, która pomaga nam w infekcjach górnych dróg oddechowych. Gdy nas boli gardło, gdy bolą nas migdałki, to robimy napar z tych listków i odświeżamy sobie, robimy sobie antyseptykę jamy ustnej, zwalczamy afty, pleśniawki, zmniejsza nam się ból tego gardła. To jest jedno z podstawowych, najbardziej znanych właściwości właśnie tej rośliny. Inne bardzo ciekawe właściwości to są takie, że ta roślina pomaga kobietom w ich dolegliwościach miesiączkowych, gdy jeszcze miesiączkują, mają obfite miesiączki, to zażywanie naparu właśnie z szałwii lekarskiej powoduje zmniejszenie tych miesiączek, zmniejszenie bolesności w trakcie tych miesiączek. Gdy mamy menopauzę, łagodzi dolegliwości właśnie związane z tą menopauzą, uderzenia te nocne, zwiększone poty, robią się mniejsze, są mniejsze wahania nastrojów, jest lepsze spanie, czyli zmniejsza po prostu tą naszą bezsenność oraz wpływa na potliwość naszej skóry, nie tylko przy miesiączce, ale również przy chorobach tarczycy, przy nerwicach, przy gorączce. Poza tym napar z szałwii lekarskiej może powodować to, że zewnętrznie wykorzystywane zmniejszy nam wyprysk, zmniejszy nam trądzik, może wspomagać leczenie łuszczycy, grzybicy, zmniejsza stres oksydacyjny, przez co opóźnia starzenie, zmniejsza ilość zmarszczek. Naprawdę bardzo dobra roślina. Przede wszystkim robimy z niej napar i 2-3 łyżeczki tych liści ususzonych albo świeżych. Zalewamy jedną, drugą szklanki wrzątku, parzymy 10 minut i pijemy 1 do 3 razy dziennie taki napar. Albo zrobić sobie nalewkę i wtedy będzie jeszcze więcej tych olejków eterycznych, właściwości, które powodują, substancji, które powodują te właściwości zachowanych w tej nalewce. Jak to zrobić? 100 gram tych listeczków zalać pół litra 40% wódką i zostawić na 2 tygodnie. I potem pić 2-3 razy dziennie po łyżeczce i to będzie nam działało. I natrawienie, i przeciwbólowo, i przeciwmigrenowo, i będzie wspomagało nas w menopauzie, czyli będzie zmniejszało te objawy menopauzy, będzie nam obniżało poziom cukru, bo jeszcze nie wspomniałam o tym, że szałwia również obniża poziom cukru. Można sobie zrobić mydło z szałwii, można sobie zrobić syrop z szałwii. Jest naprawdę bardzo dużo przepisów. Ale może powiem troszkę o tym mydełku, że możemy sobie wziąć takie listeczki właśnie, zaparzyć 4 łyżki
tych listeczków zaparzyć w 100 ml wody, czyli bardzo dużo ziela, a mało wody. Gdy mamy już ten odwar zagotowany, to ścieramy szare mydło i po prostu łączymy jedno z drugim. Oczywiście dodajemy do tego na przykład olej kokosowy lub troszkę gliceryny. Spryskujemy potem, wlewamy do jakichś naczyń, spryskujemy alkoholem, czekamy, żeby nam zastygło i mamy swoje mydełko szałwiowe. Zobaczcie, jak dużo ma dobrych substancji ta roślina. To jest moja już, którą mam, myślę, że ze 4 miesiące. Tu są takie małe, które mają po miesiąc. To też ma około miesiąca. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę zdrówka i korzystajcie z szałwii.